jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siona, jestem Sawic, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś, moi drodzy, ponownie zabiorę was na ranking. Dzisiaj jeszcze raz będziemy się ścierać, moi drodzy, Secret Paladynem, ale takim nie do końca Secret Paladynem, ponieważ nie jest to taka, tak jak ostatnio to mówiłem, wersja agro tej talii. Jest to raczej wersja taka bardziej midrange'owa, z naprawdę solidnym tym late game'em, od tak naprawdę 5 do 8 tury mamy perfekcyjne rozdanie, tak naprawdę od 4, jeśli wejdziemy jeszcze z werbunkiem wcześniej, a wcześniej z nożownikiem lub z ekranowym minibotem, no to możemy po prostu miażdżyć naszego przeciwnika. Do tego gierka Argentu, pierwsza do ósmej tury możemy mieć drop za dropem po prostu fantastycznie. Oczywiście to nie zawsze się zdarza, dlatego mamy takie mocne tempo zagrania, które same w sobie są po prostu już dobre, które często nawet jeśli nie mieliśmy poprzedniej czy następnej fajnej tury, to tajemniczy pretendent sam w sobie może bardzo, bardzo przycisnąć naszego przeciwnika. Gram minimalną wersję sekretów, można tak powiedzieć, dlatego także nie gram tej powierniczki sekretów. Stwierdziłem, że właśnie takie bardziej midrange'owe podejście będzie lepsze, jeszcze z podwójną strażniczką Uldamanu. Pozwala to o wiele według mnie lepiej sobie poradzić w meczach, kiedy nie dostajemy tego ładnego startu, w sensie takiego ładnego startu, że od pierwszej przez drugą i trzecią turę mamy po prostu co chwilę ładne dropy. Poza tym także unikamy tej sytuacji, kiedy jesteśmy po prostu kompletnie bez kart. Gramy jedną tylko boską łaskę w ramach jedynego tak naprawdę naszego dobierania kart, ponieważ według mnie no oczywiście największy problem Secret Paladyna to jest taki, że nawet jeśli dostanie ten ładny start i po prostu dostanie powierniczkę, jakiś sekret, minibota i tak dalej, to po prostu szybko wysypuje całą rękę. Jeśli przeciwnikowi uda się poradzić z tymi sekretami, to generalnie jest, no, trochę słabo. Gram Piekłorcz. Ostatnio też zdaje mi się, że walczyliśmy właśnie z wojownikami. Zupełnie nietypowymi wojownikami. Ekranowy minibot, zarówno jak szatkownik, myślę, że są bardzo dobrymi dropami przeciwko wojownikowi. I myślę, że zachowam je. Tak. W przypadku tej talii nigdy nie zachowujemy według mnie sekretów w ręce, chyba żebym miał odkupienie. No to odkupienie przed ekranowym minibotem i przed szatkownikiem myślę, że by było bardzo przyjemne. Możliwe, że powinien był zachować tamten sekret, który miałem, czy to było pomsta, ale według mnie wiele lepiej będzie zagrać w drugiej turze minibota z monetą szatkownika i najwyżej pasować turę faktyczną czwartą, ale z tego co widzę nie będziemy musieli tego robić, ponieważ mamy jeszcze tur Silvera i generalnie jest bardzo dobrze. Minibot jest jedną z chyba najlepszych początkowych, w sensie early game'owych postaci przeciwko wojownikowi, bo nie ginie po prostu tego Fire Warraxa. Jeśli mój przeciwnik będzie chciał go zabić w ten sposób, no to będzie miał bardzo, bardzo trudne życie. Coin w szatkownika i możliwe, że nawet trybomłot na szatkowniku. Boskie tarcze to jest, Szymon, wielkie utrapienie dla wojownika według mnie, w sensie jedna z mechanik gry, które najlepiej go kontrują, ponieważ musi on dwa razy zadać obrażenia z tej broni, co nie jest problematyczne, tylko że dostaje strasznie dużo obrażeń. W sensie, jeśli on będzie chciał tę broń strajdować na tego ekranowego minibota, okej, to będzie trade w stosunku 1-1, ale weźmie przy okazji 4 obrażenia, a ja go jeszcze pacnę w jednej turze, więc 6 obrażeń z dropu za 2, myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Chociaż przeciwko wojownikowi aż tak bardzo obrażę... Nie, naprawdę to jest znowu patron, to jest niepoważne. Jak to się dzieje, że ja trafiam na patronów? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Tutaj musi być według Tour Silver, ponieważ nie zamierzam zebrać od tego berserkera po prostu bęcków dzikich. W przyszłej turze szatkownik. Niestety ten ekranowy minibot zginie, ale tak jak powiedziałem, zada 6 obrażeń, no co nie jest najważniejsze w tym meczu, bo jednak wolelibyśmy trzymać w miarę kontrolę na stole, bo według mnie to jest klucz przeciwko wojownikowi, ale z drugiej strony też trzeba umieć balansować przy tym, bo ma bójkę, chociaż patron może nie mieć bójki. Tradujesz, prawda? Oczywiście. Koleżanka z Uldamanu? Nie, ona nie wygląda tutaj zbyt dobrze. Szatkownik wygląda całkiem solidnie. Zabijemy tego kolegę. Jeśli nie będzie tutaj albo Inner Rage'u, albo Król Taskmastera w gorszej opcji, to powinno być ok. No jeśli uda nam się też odciąć jak najwięcej card draw naszemu przeciwnikowi, też będzie nieźle. Mamy ten trybomot na przyszłą turę. 7, 8 mamy już zalokowano, więc tak naprawdę musimy znaleźć coś na najbliższą i coś jeszcze na następną, bo później już będzie pięknie. Proszę, żeby to miało 3 ataku. Żeby to miało 3 ataku i żeby nie miało 1 zdrowia, proszę. Okej. Okay. To super, fantastycznie. Najlepsze rzecz, jaką mogę sobie tylko wyobrazić. Ekstra. Nie, nie był błąd chyba. A, bo nie zaatakował akolitą, no to był błąd.
Mogę zrobić tutaj strażniczkę Uldemanu na tym koledze i tradenąć i podoba mi się szczerze mówiąc to, tym bardziej, że będę mógł zagrać szlachetne poświęcenie blokując atak tego kolegi, co gram w następnej turze, prawdopodobnie trybomo, tak, wygląda to całkiem fajnie, nie jest to najlepsze na świecie, ojej, naprawdę to zrobiłem, jaki to był błąd. Powinienem to zrobić oczywiście na odwrót, wtedy on miał więcej życia, ale nadal jeszcze się przyzwyczajam do mechanik strażniczki Uldamanu, to był błąd. Oczywiście ten kałużnik mógł mieć więcej życia, mógł być nadal ranny, to nie ma znaczenia, ale mógł mieć więcej życia. Nie, mógł nie być ranny. Mógł nie być ranny i mieć więcej życia, wow, ładnie to wymyśliłem. Okej, to jest super, ponieważ mój przeciwnik myśli haha, a ja myślę haha, to jest jednak szachetne poświęcenie. Myślę, że to było pewne ryzyko z jego strony, mi się zdaje. Ponieważ ja mogę teraz tradeować tych obu kolegów i to jeszcze nawet z tym turbomłotem, te trady będą fantastyczne. Proszę, nie rób tego. Czyli mój błąd na szczęście nie został w żaden sposób tutaj napiętnowany, jeśli tak można powiedzieć. Tak, turbomłot na 100%, zabijamy to. Czy ja chcę dobrać 0 kart? Raczej nie. Wiem, że głupie pytanie, ale raczej nie. Ta boska łaska może być bardzo, bardzo mi przydatna przeciwko patronowi, który... On lubi dobierać dużo kart, a ja lubię korzystać z tego, że on dobiera dużo kart. I to jest myślę, że też ogromna zaleta tego paladyna, że przeciwko niemu trzeba... W sensie jest bardzo dużo tych mechanik paladynowych, które utrudniają życie. Okej, ja nie wiem, co ja z tym zrobię do końca. Znaczy tak, trade, face, mój hook. Prawdopodobnie tak, czyli tak, w tej kolejności... Nie zabij tego. Wow, okej. Cyk, mój hook. Tutaj atakujemy w twarz nie dlatego, że chcę puszować twarz. Może też chcę w sumie puszować, ponieważ mam litale na stole. Ale ponieważ niedługo dostanę z tego triona, tego spopilacza, więc wolałbym nie stracić po prostu tych dodatkowych dwóch obrażeń. Że niedługo, w sumie w ciągu dwóch tur może nie powinienem był atakować. Ale z drugiej strony, nie, z drugiej strony biorąc pod uwagę, że ma 13 życia, to jednak to było chyba dobre zagranie. Co to jest za karta? O, chociaż spoko, w ogóle mi nic tutaj nie blokuje. Płatność jest ok. W sensie on wie, że jest litalna na stole, prawda? 7, 10... Może ja nie umiem liczyć. 7, 10, 12... Aha, jesteśmy 2 off. No fantastycznie. Myślę, że Tyrion będzie tutaj bardzo, bardzo mocnym zagraniem. Nie wiem, czy nie zabijałbym tego Armorsmitha. Nie zabijałbym tego Armorsmitha. Ja tu według mnie muszę puszować. Muszę puszować tutaj w twarz. I tak też będę robił. Wow, 2 off, naprawdę mogliśmy stop dekować konsekrację, mogliśmy stop dekować Tru Silvera, mogliśmy stop dekować. Okej, w sumie to wszystko. No ale dobra, no to są. No nie, to są dwie karty z 19, to nie, to było mało. Coś jeszcze mogłem stop dekować? Nie, konsekracji nie mogłem, ponieważ był lotem i bo jednej many mi brakowało. Jest! Tak udało nam się zniszczyć patrona. To jest bardzo trudne, moi drodzy, tym deckiem, gdyż patron jest jedną z lepszych kontr według mnie na właśnie naszego kochanego. Utera. Kluczową turą tutaj była tura, w której mogłem się pozbyć dwóch patronów, bo jeśli bym nie mógł się wtedy ich pozbyć, no to byłoby słabo. Co prawda ja wtedy o tym nie myślałem i nie wspomniałem o tym, grajmy wokół patronów, ale bo zagranie tego sekretu raczej chciałem chronić po prostu moją strażniczkę Uldamanu. Mój przeciwnik podjął to ryzyko, że to nie jest odkupienie. Znaczy, gdyby to mogły być dwa sekrety. Gdyby to było odkupienie, to mój przeciwnik to też mógłbym mu sklirować stół. Ej, naprawdę mógłbym przestać dostawać wojowników po twarzy, bo to jest nieprzyjemne. Mogło to być odkupienie lub mógł być to szlachetne poświęcenie, czyli tak naprawdę dwa z trzech moich możliwych sekretów. Raczej bym innych tam nie grał. Znaczy, mógłbym tam oczywiście zagrać pomstę, ale raczej innych bym nie grał. Okej, jest minibot, czyli dobrze. Ja bym zagrał tą pomstę, bo nie widzę sensu nie grania jej. Jeśli on chce sobie, nie wiem, pacnąć fireworksem w twarz, żeby sprawdzić, czy to nie jest odkupienie, czy to nie jest... jak to się nazywa? Jak to się mówi? No ten sekret blokujący, szlachetne poświęcenie. Mógłby to zrobić, ponieważ to jest całkiem normalne zagranie, że ja gram pierwsza tura szlachetne poświęcenie, później dogrywam nożownika i on wyjmuje Feriurexa, myśli sobie, o, zabiję nożownika, a tu, nie zabijesz, ponieważ jest szlachetne poświęcenie. Jest to bardzo, myślę, że mocne. Znaczy, jest to... Najlepszym sekretem oczywiście jest pomsta, bo daje nam największy value. Dobrze zagrane odkupienie i dobrze zagrane szlachetne poświęcenie również są niesamowite. Co tutaj? Strasznie mnie kusi, żeby zabić tą koleżankę. I chyba się na to ogromnie skuszę, bo ona zaatakuje, to jest pomsta, tak, jak najbardziej ją tutaj zabiję, ponieważ ostatnia rzecz, jaką chciałbym zobaczyć, to wojownik dobierający karty, wojownik z dużą ilością pancerza.
Ta ręka nie jest super, ale wiecie, mamy czwartą, mamy piątą turę. Tak naprawdę w Paladynie, nawet jeśli mamy mało, no to serio, czwarta w piątą jest okej. Okay. Możemy stop deckować albo naszą, bo teraz już myślę w perspektywie szóstej tury, prawda? Bo na najbliższą i następną mamy na 100% już zalakowaną, już tak można powiedzieć. No to tak, na szóstą możemy oczywiście dwóch pretendentów tajemniczych mamy w talii, czyli to już jest 2 z 24, to mało, ale możemy także stop deckować... no nie wiem, chociażby werbunek i jeszcze coś wcześniej, bo my mamy dwa top decki. Możemy stop deckować też śluzożera, który też sam w sobie jest bardzo fajny. Dzięki za to aktywowanie pomsty. Super. Ja nie wiem, czy ja będę tradeował w tej turze, szczerze mówiąc. Raczej nie kusi mnie to. Ojejku, może ty chciałabyś wziąć Dark Królów na siebie? Nie. Chyba byś nie chciała. Zrobimy tak. I pytanie tylko, czy ja chcę tradeować tą drugą postać. No chyba chcę. To walki. No, bo jakiś tam devsbait i tak dalej. Chcę zachować tą postać 6-6. Fajnie, że mamy tego ochydziarza. Myślę, że w tym meczu jest on bardzo, bardzo przydatny. W niektórych meczach ochydziarz jest... W sensie, on jest naprawdę taką kartą, która czasami się wydaje, ojejku, jak ja fatalny gram drop za 5. A to się weźmiesz to na twarz? Wow, egzekucja? Coin? Walnięcie tarczą. Walnięcie. Dokładnie. Okej. Okay. Ochydziarz z mojej strony. W sumie nawet nie wiem, czy chciałem grać tego ochydziarza. Chciałem coś innego zagrać. Okej. Okay. Nie ma problemu. Ten ochydziarz, problem jest taki, że raczej jest pod tempo, aniżeli pod jakiś rzeczywiście jego efekt, bo... No bo na pewno on nie gra na tym stole bójki. Na pewno nie gra... Okej. Strasznie dużo mój przeciwnik lubi brać obrażeń na twarz. Co mnie cieszy niesamowicie, ponieważ im bardziej on clearuje moje postacie, tym mniej ja muszę się przejmować graniem wokół takich rzeczy jak bójka, bo gdybym im pozwolił, że tak powiem, overextendować, zwiększyć tę ilość moich postaci na stole, mieć po na przykład 4-5 postaci, to ja bym musiał już się zastanawiać, czy ja na pewno chcę dograć to, bo w sumie bójka i tak dalej. 5 off, tak? Czy ja to traduję? Jak ja tego nie chcę tradować, to nawet sobie nie wyobrażacie. To na pewno w twarz. Nie, no to też w twarz. Nie gram tego śluzożera, w ogóle nic nie gram. Nie, serio, nic nie gram. Bo zawsze się boję bójki. I to bardzo się boję bójki, bo tak naprawdę według mnie... W sensie, Litala mamy na stole. I to bez żadnego problemu, w sensie nie wiem, co on by musiał mieć. Okej, okay, Shield... Nie, Shield Slam nadal mu nie ratuje. Nadal go nie ratuje. Walnięcie i jeszcze Shield Slam mogłoby sobie... Nie, nie może sobie poradzić nadal z tym ochydziarzem. Okej, okay, już teraz nie rozmawiamy w kwestii Litala, tylko rozmawiamy w kwestii... Niedobrze, bo to ginie teraz od BGH-a. To by też ginęło od BGH-a, ale wtedy miałbym większą postać na stole, prawda? No bójki teraz nie możesz dograć, więc może być najwyżej BGH tutaj. Mam 7 many. Okej, okay, może być jeszcze egzekucja, no to jest alternatywa, że tak powiem. Tylko lepiej, ponieważ nic nie wystawia na stół. No i jesteśmy 3 off. Nie, dobra, nie szalejmy. Ile musiałbym w sensie musiałbym tak, drugiego nożownika dograć, to jest jeden nóż, 50-50, później giermek, to jest kolejny nóż 50-50 i ten jest 50-50, aha, czyli musiałbym te trzy noże pod rząd trafić, czyli jeden z ośmiu, to nie, to jest za mało niestety dla mnie. Dogramy to szlachetne poświęcenie i według mnie tyle. Ja chcę wymusić tą bójkę, żeby znowu, mamy Litala na stole i to takiego całkiem sporego, więc ja dużo nie potrzebuję do szczęścia. No, dostanie tych trzech noży, jeden po drugim jest... Wow, to jest ciekawe zagranie, ponieważ jeśli to by było na przykład odkupienie, to byłoby trochę słabo, mój drogi. Bo bym dostał tego nożownika z powrotem. Znaczy, nie chciałbyś go tradeować. Ale w sumie z drugiej strony ochydziarz, no tak. Jeśli grałeś wokół odkupienia, to chyba było lepsze. Nie, to nie było lepsze, mój przeciwnik według mnie... Nie, to był misplay, bo nie wiem wokół jakiego sekretu on grał w tym momencie, bo na pewno nie grał wokół żadnego sekretu, nie. Bardzo, bardzo mi się podoba to, jak ktoś nie gra wokół żadnych sekretów. Super. Okej, okay, no nie ukrywam, że będę starał się to po prostu zabić. To, 5-1. Czemu ja nigdy nie mogę trafić? To jest takie nie w porządku. Ta gra jest taka nie fair. Nie, no to jest 1/3, nie wiem nawet, czy chciałbym grać tego rekruta.
Strajduje i co, i bójka? Właśnie ta bójka jest słaba, dobra, trafmy, proszę, traf, nożownik, come on, nożownik. Ja nie mogę. Teraz poleciał w twarz, czyli super. Nie, poczekajcie, ja w poprzedniej turze nie miałem jednej ósmej, bo tam było dwóch nożowników przecież. Ojej, trzeba było w to lecieć chyba. Ojej, trzeba było w to lecieć. Nie, nienawidzę się. Tak, trzeba było lecieć w to. O, to jest ładny nóż. Najgorszy nóż by był tak naprawdę na śluzorzeże, miałem 60% szans na to, że... 66, że trafię ładnie. Okej, okay, jeden życie. Czy to się da zrobić? Naprawdę? Naprawdę ja się nie mogę przebić przez to? To jest żart. To jest bardzo nieśmieszny, niefajny żart. Czekajcie, czy ja czegoś nie widzę tutaj może? No nie, z tymi kartami niestety ja się nie przebiję, więc tak. Cyk. Dopakowujemy pana rekruta. Gdzie jest mój drugi nożownik? Aha, bo mój drugi nożownik tam zginął śmiercią. Śmiercią straszną. No nie, zostawiam ten stół, nadal nie widzę sensu, w sensie wiecie, ja mogę wyrzucić wszystkie moje postacie na stół i być haha, na pewno cię zabiję, no ale wtedy jest ta opcja haha, ja mam bójkę jednak, w sensie on ma bójkę i jest niedobrze. Okej, okay, on teraz też nie może, to jest fajne, nic tradeować. O, żartowałem. Taki żarcik sobie. Ale nie, nadal nie może, nie, nadal jest lital na stole, okej, okay. Bum, udało się. Wow, dwóch wojowników i dwóch udało nam się zabić, w tym kontrolny i ten, to jest niesamowite, w sensie to tylko myślę, że... Znaczy ja chciałem tylko podkreślić jedynie, że według mnie mieliśmy o wiele większe szanse, ponieważ moja talia jest midrange'owa i moje nieagro podejście do tej talii jest, znaczy według mnie było na naszą korzyść w tym przypadku, znaczy w przypadku tych meczy. Co tu mogę dodać? To jest strasznie mocna karta, potwornie mocna karta, w sensie fakt, że to jest za 4 many 3-4 i za 1 many dostajecie tak niesamowity efekt, który możecie grać defensywnie, ofensywnie, albo na swojej postaci, albo na czyjejś postaci. To jest niesamowite, w sensie zmienienie czyjegoś zdrowia, na przykład jakiejś Isery, Alekstrazy na 3 i przy okazji ataku, więc zrobienie z niej postaci, z którą łatwo sobie poradzić, ponieważ mamy całkiem sporo postaci, które przeżywają starcie z stronnikami 3-3. To jest niesamowita postać, w sensie myślę, że Secret Paladin już przed Ligą Odkrywców był mocnym deckiem, z dodatkiem tej karty to on jest po prostu kosmiczny. Co tu jeszcze warto dodać? Nie no, kurnie, ta talia jest bardzo mocna, no. No to tego nie można ukryć. Tylko fakt, że ja nie gram tych, nie wiem, jakichś duchów rywalizacji, które nie mają sensu za bardzo w tym deku, bo duch rywalizacji, wow, jest super, jeśli dostaniemy go z werbunkiem, ale ludzie już są według mnie tak uczuleni na ten werbunek, w sensie gracze, przeciwnicy, że nie warto. Skrucha... biorąc pod uwagę, że gdy jest dużo innych agrodeków, to skrucha działa tak sobie według mnie. W sensie ona jest świetna przeciwko kapłanom, przeciwko wojownikom też często, ale nawet oni mają takie małe postacie, które wiecie, w sensie jak wasz przeciwnik widzi, że macie pełny zestaw sekretów, to już dokładnie wie, przeciwko czemu grać. A nie wiem, czy chciałbym kiedyś grać skruchę z ręki, o wiele bardziej wolałbym mieć, że tak powiem, lepszą turę następną z jakimś, nie wiem, bardziej late game'owym, mid game'owym dropem. Także siak, moi drodzy, to bym nasz midrange czy Secret Paladin, jeśli można tego tak nazwać, z Turbo Hyper OP strażniczką Uldomanu. No a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!